Pogadamy sobie dzisiaj o horrorze pod tytułem Skina Maring, który będziecie mogli obejrzeć w polskich kinach, wybranych kinach, to też trzeba dodać. No, między innymi będą to na pewno kina studyjne, ja nie wiem czy to w ogóle nie multipleksów. W każdym razie od 10 do 12 lutego tylko i wyłącznie wtedy będziecie mogli na ekranach polskich kin zobaczyć ten horror, ponieważ ma on po prostu super ograniczoną dystrybucję. Jest to trochę taki special jakby nie patrzeć. Będzie też na maratonie antywalentynkowym, zdaje się, że w Multikinie dokładnie wszystkie kina macie wypisane pod spodem, w przypiętym komentarzu macie całą listę, ewentualnie zaobserwujcie po prostu Instagrama dystrybutora tego filmu tutaj naszego polskiego, Velvet Spoon na Instagramie czy też na Facebooku i znajdziecie tam na pewno również będą szczegóły i detale odnośnie tej premiery no i kilka osób mnie właśnie pytało, czy omówię ten film i teraz przyszła na to okazja, ponieważ miałem możliwość zobaczyć go przedpremierowo. Jest to kanadyjski horror, który jakby nie patrzeć stał się trochę wiralem. Dlaczego? Dlatego, że jest to produkcja za całkowicie psie pieniądze, słuchajcie, 15 tysięcy dolarów. To jest w zasadzie budżet takiego paranormal activity i właśnie stąd też będą porównania, że o, to jest coś... Czego nie było właśnie od czasów Paranormal Activity, że to jest podobna skala i budżetowa i troszeczkę też wizualna, e, chociaż to na pewno jest bardziej odjechana produkcja, to sobie zaraz też tutaj w szczegółach wyjaśnimy. W każdym razie film nazywam wiralem i nie tylko ja. Dystrybutor też użył tego słowa. No bo jeżeli coś kosztuje 15 tysięcy dolarów, jest totalnie amatorskim jakimś takim eksperymentalnym horrorem, a już ma budżet na ten moment, przepraszam, nie, budżet, tylko już ma zarobki rzędu 2 milionów dolarów, no to coś jest na rzeczy i to będzie rosło, ponieważ tak naprawdę ta premiera teraz dopiero była no na pewno w Kanadzie, pewnie też w USA. Jeżeli chodzi zaś o Europę, to my jesteśmy pierwszym krajem, który będzie to dystrybuował, także no na pewno ten film jeszcze może zarobić na spokojnie parę kolejnych milionów, a też ma wyjść na blu rayę e. Na DVD to jeszcze nie wiadomo, ale na Blu-ray blu e jest taka szansa, tutaj prawdopodobnie się pojawi, także... Trochę zarobi. Troszeczkę podobna sytuacja jak z tylko że on kosztował 100 tysięcy dolarów. Druga część 250, ale ta druga zarabia już miliony ponad 10, tam nie wiem, 13-15 pewnie już ma. Także trochę inna skala, ale mi się wydaje, że ten też trochę jeszcze tego budżetu tutaj... Co jest z tym budżetem? Trochę tego Box Office... Box office... <grych> Sorry, no ja coś dzisiaj się nie klei u mnie. Na pewno tego Box Office'u jeszcze trochę dozbiera, tutaj nie ma co ukrywać. Tak więc ja dzisiaj zupełnie bezspoilerowo, tutaj to nawet ciężko by było spoilerować, słuchajcie, przy tym koncepcie, natomiast postaram się Wam powiedzieć, no jakie rzeczy widzę w tym filmie pozytywne, jakie negatywne, czy mi się podoba, czy nie. No i generalnie jednak zachęcam przy tego typu produkcjach zawsze, żeby samemu sobie wyrobić zdanie. No, praktycznie przy każdym filmie to mówię, natomiast czasami są już takie, wiecie, skrajnie złe filmy, jak na przykład. Topkę robiłem najgorszych 2022. No to to, co na przykład było na pierwszym miejscu, no to uważam, że jest absolutnie złe totalnie. Mówię o pętanej z 2022. Natomiast akurat ta produkcja jest na tyle nietuzinkowa, na tyle specyficzna, że no trzeba zobaczyć samemu. Tutaj nie powiem wam żaden recenzent, tak naprawdę czy wam to wejdzie, czy nie, dlatego, że jest to film, który będzie miał mocne podziały. I ja już je widzę, że na przykład ktoś daje 9 na 10, ktoś daje 8 na 10, a przyjdzie pięć innych osób, które dadzą 2 albo 3 na 10. Będą jakieś tam środkowe oceny typu 4-5, ale ich będzie wydaje mi się, najmniej. Po prostu, no, musicie sami się przekonać na własnej skórze. Jest to dziwne doświadczenie na pewno, ale niektórych może przerazić, i po prostu będzie to dla was super zabawa, a inni się odbiją, i ja mam nie powiem, jak będzie. Ja mogę wam tylko powiedzieć, jak było w moim przypadku, więc zapraszam na recenzję. Trzeba sobie jeszcze dodać koniecznie jedną informację: jest ona bardzo ważna, że jest to debiut pełnometrażowy, który trwa godzinę 40 no i jest przeciągnięty. Do tego zaraz też się jeszcze odniosę. W każdym razie twórcą, zarówno scenarzystą, jak i reżyserem jest tutaj Kyle Edward Ball. No, który daje nam takie bardzo mocno wizualne dzieło, jeżeli chodzi właśnie o ten eksperyment gatunkowy, ponieważ dialogów, czy nawet monologów, to tutaj w zasadzie jest. No tyle co kot napłakał. Tam się pojawiają jakieś zdania, jakieś dziwne głosy na przykład, czy dzieciaki coś pogadają, ale jest tego raczej stosunkowo niewiele, więc głównie to się skupiamy właśnie na stylu, na wizualiach. To jest troszeczkę taki ala la VHS-owy film, jakbyśmy go właśnie na taśmie oglądali sobie 30 lat wcześniej, ponieważ o ile został nagrany cyfrowo, no to jest tak zmontowany, że mamy cały czas praktycznie szum na ekranie, mamy dużą zabawę cieniem. No, i zresztą zobaczcie, może o fragment z Wesuna, to jest najlepszy przykład, żeby Wam zwizualizować, jak to wygląda. I cały film właśnie tak wygląda. I jest nieziemsko, niestandardowo kadrowany. To jest na pewno jego niepodważalna tutaj zaleta, że nie zobaczycie takich typowych ujęć, że o dziecko siedzi, dziecko ogląda bajkę, nie wiem, dziecko się przestraszyło. Tak naprawdę tutaj nawet twarzy praktycznie tych dzieci nie zobaczycie, bo zaraz przejdę krótko do, do fabuły, po prostu się pojawia dwójka dzieciaków. No i to jest bardzo, bardzo, bardzo niestandardowo pokadrowane. Dużo jest ujęć na przykład nie na sufit, na ścianę, słuchajcie, na telewizor, takich dziwnych by się mogło powiedzieć na pierwszy rzut oka zoomów, ale to jest wszystko słuchajcie w konwencji trochę takiego, no nawet gdzieś tam opis fabuły na zagranicznej Wikipedii mówi, że to jest takie sleepwalking, że ktoś tutaj może lunatykuje, ale no dla mnie to jest po prostu i pewnie dla większości, która oglądała, no to jest wydaje mi się dosyć klarowne spostrzeżenie, że jest to koncept trochę oniryczny, słuchajcie, przechadzki, czy powrót do słuchajcie takiego straumatyzowanego dzieciństwa, do takich przeżyć właśnie z tego okresu podane w formie oniryzmu, podane w formie właśnie koszmaru sennego, takiego sleepwalking, że o, może to dziecko lunatykuje, może oni się wcale nie przebudzili, może tak im się wydaje, że się przebudzili, a tak naprawdę im się coś śni, a może się przebudzili, ale w konwencji horroru. No tutaj tak naprawdę każdy będzie miał swoje jakieś spostrzeżenia, to można rzucać różne hasła. Czy jest jakaś jedna prawda określająca ten film? Wydaje mi się, że nie. Że są rzeczy, które można spokojnie tutaj interpretować. To też jest fajne, jakby każde dzieło, które daje do myślenia, jest tak najbardziej wartością samą w sobie, już w każdym razie. Właśnie, fabuła nasza, słuchajcie. Może króciutki opis, przeczytam, bo on istnieje, rzeczywiście jest, a więc. Dwójka dzieci budzi się nocą i odkrywa, że z domu zniknął ich ojciec. On no, to brzmi tak jeszcze, powiedzmy, że standardowo, ale dalej mamy. A także wszystkie drzwi i okna. Troszeczkę to przypomina jakieś Grayfence Counters, gdzie tam po prostu wiecie, drzwi się przemieszczały, ściany się ruszały. W teorii przynajmniej coś paranormalnego się działo, i po prostu bohaterowie nie mogli się wydostać z tego opuszczonego zakładu psychiatrycznego. Tutaj mamy właśnie no, dom, czyli taki standardowy pomysł na horror, tak? Usadzamy bohaterów w domu, ale tu jest wszystko zrobione inaczej niż możecie się spodziewać, po prostu w typowym horrorze, który gdzieś tam na co dzień się ogląda. No i sam pomysł. Sam punkt wyjściowy jest jak najbardziej super, bo to naprawdę ma uważam, że no, ten film szczególnie, nawet już nie sam tego typu koncept, ale konkretnie ten film. To jak tutaj się to wszystko rozpoczyna i jaką stylistykę obiera, ma ogromny, ale to przeogromny potencjał na przerażenie widza, na opowiedzenie jakiejś historii, dużo właśnie obrazem, mniej dialogiem. No, ale niestety to nie działa, słuchajcie. Ja osobiście uważam, tak jak mówię, to, to będą super podziały. Ja zrozumiem, że komuś ten film się spodoba, czemu się spodoba. Zrozumiem, czemu dla kogoś to może być średnia, a zrozumiem też, czemu ktoś się odbije totalnie trochę tak jak ja. Ja osobiście właśnie uważam, że jest to, słuchajcie, wizualna grafomania. Jeżeli ktoś nie kojarzy terminu, to grafomania no to się odnosi bardziej do literatury, że po prostu ktoś na przykład pisze jakieś teksty, piosenek, załóżmy, ale nie ma talentu w tym. No i to wychodzi tak, wiecie, że ktoś, ktoś. Fajnego chciał zrobić, ale, ale nie idzie mu, to bo po prostu tego nie umie zrobić. Należycie. A tutaj no, muszę użyć terminu wizualne grafomania, no bo to jest film. Więc ja uważam, że ktoś chciał jakieś klocki fajne poukładać. No, klocki, to nie jest przypadkowe, też zresztą użyte tutaj słowo. Bardzo dużo jest klocków, LEGO, na przykład w tym filmie, no, to tam już szczegół. Zaraz się do tego jeszcze odniosę. Znaczy, szczegół, nie szczegół, ale bez spoilerowo to powiedzmy, że szczegół. W każdym razie, no jednak jeżeli chcemy dawać puzelki widzom, no to koniec końców powinniśmy wyjść z jakąś satysfakcją z sensu, tak? No ja tej satysfakcji tutaj absolutnie nie czuję niestety i osoba, która mi bezpośrednio polecała ten film tutaj z dystrybucji właśnie Velvet Spuna, no zarzuciła mi zdankiem, że dawno, a w zasadzie to konkretny termin, że od 16 lat się tak nie był na horrorze. Pozdrawiam tutaj Grzesia, jeżeli akurat mnie słucha może. No ja troszeczkę jestem w kontrze i w opozycji do tego stwierdzenia, ponieważ ja tak się nie nudziłem od 16 lat, słuchajcie. No, niestety, no ja uważam osobiście, że ten twórca na pewno przemyślał to, co tutaj zrobił, no bo to widać, że to jest przemyślane, ale w mojej opinii to po prostu nie funkcjonuje, bo też można by powiedzieć, że, ej, to jest nieprzemyślane, to jest jakoś tak randomowo poukładane, porozrzucane jakieś klocki i dopasowujmy. Teraz tak naprawdę wychodzi się po tym sensie z myślą, co autor miał na myśli. I teraz ja wierzę, że on to przemyślał, bo widzę, ile tutaj jest pracy, szczególnie operatorskiej, ile tutaj jest. No, pomysłów, a koniec końców, tak naprawdę, my przez, nie wiem, 30 minut eksplorujemy jedną ścianę, słuchajcie, bo okej, okay, Są jakieś szumy, stukoty, jakieś głosy, coś się dzieje gdzieś tam za uszami naszymi, można powiedzieć, za kamerą. No a w kamerze obserwujemy jedno wielkie nic przez lwią część sensu. To by świetnie mogło zadziałać, gdyby to był taki 25-30-minutowy szorcik. Dałoby się to skondensować. Uważam, że treść byłaby ta sama. Efekt mógł być nawet jeszcze lepszy, bo przez 30 minut dobrze postraszyć to lepiej niż postraszyć przez. 10-15 minut w tym filmie, a reszta to jest takie, o, leci bajka w tle. Tam bardzo dużo bajek leci z domeny publicznej akurat. Taka ciekawostka. Natomiast po prostu lecą bajki. Te dzieci gdzieś tam rzekomo siedzą, poruszają się po domu, ktoś tam z nimi gada, znaczy ktoś tam no, jakiś głos się odzywa, tak? W tym znaczeniu. I no na przykład mnie to nie przeraża, dlatego że przez, nie wiem, no jak to trwa godzinę 40, to powiedzmy, że przez 50 minut słyszę po prostu na no, bajkę z telewizora, ewentualnie ją widzę też. E, no i to mnie nie przeraża, bo to to ma atmosferkę i klimat, ale dużo bardziej wolałbym, żeby tutaj jakieś, nie wiem, ambienty dzyndzały częściej, albo żeby faktycznie jakieś stukoty, pukoty już były, niż tak dużo tych bajek. Ja rozumiem czemu to jest w tym filmie, żeby była jasność, to jest konwencja tego filmu. Tylko tak naprawdę, no większość to jest taki dźwięk, który, no, no wiecie, no, jakbyś miał 6 lat, oglądał bajkę, no to dzyndza ci tam coś, nie wiem, króliczek lata po ekranie czy coś i no okej, okay, bajka, tak? Fajny mi soundtrack, można powiedzieć, taki bajkowy, ale no czy to buduje grozę? No... No we mnie nie. Też tutaj na przykład, słuchajcie, buduje się różne takie fajne kształty właśnie tą zabawę cieniem. Już wcześniej wymieniłem, że na przykład pojawia się jakaś zabawka, jest bardzo skąpe oświetlenie i gdzieś tam tylko oczy wystają. I wiecie, to jest taki creepy właśnie. Mnie się to skojarzyło na przykład z odkurzaczem z teletubisów, słuchajcie, konkretnie mam na myśli teraz to. Też widziałem, dystrybutor sobie ustawił na tle na Facebooku. No to ta na przykład konkretna zabawka mi przypominała właśnie odkurzacz z teletubisów, a odkurzacz z teletubisów to mnie wyjątkowo bawi. Okej, okay, ja wiem, że na przykład dzieciaki bały się buki kiedyś. Z momentów, tak? Natomiast ym, ta trauma, czy ewoluowała, czy teraz za dorosłego się boją dalej, to nie wiem, napiszcie w komentarzach. Mnie to tam na przykład nie wzrusza. Yy, ale to właśnie na tych lękach gdzieś ten horror chciał bazować, że na przykład właśnie jakieś krypi, sylwetki, i tak dalej. I taka trochę ekranizacja jakiegoś rodzaju traumy w formie onirycznej. Taki bardzo też personalny film. Na przykład te zabawki, te klocki, które się pojawiają, to są. Klocki, z dzieciństwa naszego reżysera w zasadzie, bo po prostu matka je tam przetrzymywała przez wiele lat i oni ich użyli do, do tego filmu po prostu. No i to można powiedzieć, że też właśnie pokazuje gdzieś tam reżyser trochę sam siebie jako tego dzieciaka, gdzieś tam na przykład ze swoją siostrą czy ze swoim bratem. To też można się doczytać takich właśnie tutaj powiązań na, na Wikipedii zagranicznej. Okej, okay, rozumiem, szanuję ten pomysł totalnie. No, nadal na mnie nie, nie wywiera wrażenia niestety, a szkoda, bo słuchajcie, miał ten film takie dwa, trzy naprawdę dobre momenty, gdzie, o kurde, tengo było w tym napięciu. Już zacząłem czuć jakiś strach, były takie sceny, gdzie właśnie na przykład mamy ujęcie, kamera za pleców, tak naprawdę pokazuje nam kogoś siedzącego sobie na łóżku właśnie. Stoimy jakby za tą postacią, za tą sylwetką, gdzieś w tle jakiś taki super basowy, demoniczny głos, ta kamera gdzieś tam się... Lekko, powoli przesuwa i miałem wrażenie, że po prostu za którymś razem, jak wróci w to samo miejsce, to po prostu piordzielnie na ekran jakiś taki, nie wiem, dziwny ryjet, że się posramy wszyscy. Ym, nie dzieje się to, ale jednak dzieje się coś innego, do czego mam ogromny zarzut. Te scenki, które wymieniłem tutaj teraz, między innymi tą jedną, kończą się jamskerem, słuchajcie. No najgorsze z możliwych, co może być jakimś takim przeskokiem, takim trzaskiem, takie. i lecimy dalej. Tutaj, bardzo fajnie, gdyby to zostało wykończone w niedopowiedzeniu, że jest to budowanie napięcia, ale nic się jeszcze nie pojawia. Później dalej budujemy to napięcie, znowuż nic się nie pojawia. I ewentualnie na końcu, w którejś tam kolejnej scenie, coś się pojawia, albo nie. Trochę, właśnie koncept paranormal activity, ale nie jumpscare, bo to jest słabe po prostu. Ten no, jumpscare to jest, wiecie, bizryk mały po prostu, i też troszeczkę jest to, słuchajcie, dziwne, jednak operatorsko, na zasadzie takiej, że. Paranormal Activity rozumiemy czemu jest jak jest bo bohater trzyma kamerę w ręku mamy fan footage ewentualnie w dalszych częściach mamy kamerki rozstawione w domu pozaczepiane i widzimy te obrazy tutaj no to jest po prostu nakręcone tak a nie inaczej przez operatora ale czasami, to nie jest fan footage też żeby była jasność tutaj nie. Natomiast słuchajcie czasami miałem wrażenie jakbym oglądał takie POV z oczu dziecka albo z perspektywy nie wiem jakiejś zabawki na, na podłodze co sobie leży. Ehm, natomiast nie do końca też tak jest. Ale, no, POV, jak to się nie, nie kojarzy, no to chodzi o to, że właśnie z perspektywy, tak, jakby pierwszej osoby, że na przykład, właśnie, nie wiem, to dziecko patrzy tą kamerą, tak, oczami kamery, powiedzmy sobie tak, tam na przykład z jakąś latarką chodzi i, i świeci. Um, nie, no, to jest po prostu tak operatorsko, specyficznie podane, ale nie do końca jest to czyjaś perspektywa. Może w którymś momencie, nie wiem, bo może tu jest jakiego, jakiegoś rodzaju, właśnie, lunatykowanie, jest ten oniryzm cały czas, się rzeczy, on bucha z ekranu, i im dalej idziemy w głąb tego filmu, to on się bardziej wylewa. No ale tak naprawdę, no tak jak mówiłem, no na mnie po prostu nie wywarło to wrażenia i chyba nie będę się już po prostu powtarzał po raz kolejny tego samego mówił, więc generalnie tak to wygląda wizualnie, z tym to się je, a resztę jakichś smaczków ewentualnych odkrycie sobie sami. Ja tutaj nic o fabule więcej mówi nie będę, ale też tak naprawdę to jest szkielet mam wrażenie, a resztę to trzeba sobie już tam dopatrywać, wyłuskać i, i zobaczyć jak to zadziała na wasz akurat organizm, więc po prostu... Wybierzcie się do kina, przekonajcie się sami, czemu nie? Czemu by nie sprawdzić? Bo może ktoś wyjść super zadowolony z tego sensu. Naprawdę. Ja nie mówię, że nie, absolutnie. Nie, nie, nie mówię, że to jest jakiś jednoznacznie zły film. Ja mówię, że mi się to nie podobało. Ale ta forma no, jest na tyle tutaj intrygująca, odważna, że no zobaczcie na przykład Rotten Tomatoes. Jest duży podział, jest 70% pozytywnych recenzji, to jest dużo. Tak? Od widowni trochę słabiej. Ale no to tak daje jako ciekawostkę, żebyście zrozumieli, że to nie jest tak, że teraz wszyscy mówią, że to jest zły film czy coś. I że w ogóle nie ma sensu iść zobaczyć. Nie, no jest sens właśnie. Takich eksperymentów trzeba. Naprawdę rzeczywiście od Paranormal Activity od jego czasu tam 2007 nie było nic takiego takiego dziwnego, aż w ten sposób przynajmniej. Więc jasne, jest to na pewno jakaś wartość. Czy to zostanie jakimś takim kultowym filmem okrzyknięte za parę lat? Czy będziemy mieli taki... Tam widziałem, że się pojawiały takie opinie. To już w ogóle według niektórych są fakty, że tak się wydarzy, że to będzie obwiane właśnie taką legendą. Znaczy, że już jest, ale że na pewno stanie się kultowym dziełem, że już się staje. Ja nie wiem, szczerze wydaje mi się, że nie, że za parę lat ludzie zapomną o tym filmie, ale być może będzie jakoś ważny dla gatunku, jak się pomylę, no to, to spoko, po prostu przyznam, że się pomyliłem, nie ma problemu też. No więc tak to ode mnie wygląda. Jeżeli chodzi o moją ocenę, słuchajcie, no to jest to 3 na 10. Uważam, że słabe, że grafomania wizualna, ale nie odbieram zalet, które tutaj też jakby wypunktowałem temu filmowi, i po prostu przekonajcie się sami. Kto dotarł do końca, zostawcie hashtag, no maring dzisiaj, trochę długi, ale niech będzie kto z was może już gdzieś cudem widział, nie wiem, za granicą na jakimś VOD czy coś, to dajcie znać co sądzicie, a resztę zachęcam do odwiedzenia kin pomiędzy 10 a 12 lutego i w przypiętym komentarzu są szczegóły, jak już będzie wszystko wiadomo, to też będzie update, na razie to jeszcze są bardzo już ograniczone, słuchajcie informacje, ale na, na razie przekazuję tyle co mam po prostu, także widzimy się w kolejnych, żegnam się z wami dzisiaj do zobaczenia i strzałka!